Nie, na najnowszym filmie właśnie przyszła do mnie nowa paczka. W tle widać moje modele w 1 do 24, bo właśnie robię zdjęcia. I to są auta, które sobie zostawię w kolekcji. Takich do tej pory nie mam. Pod koniec filmu sobie je odpakujemy. Chcę wam jeszcze pokazać, tu już są modele zaklepane. Czekają na koniec miesiąca, żebym mógł je wysłać. Tutaj są modele też zaklepane dla pewnego youtubera. Te dwa. Chyba, że ktoś poda większą cenę, to też mogę sprzedać, bo muszę się szybko pozbyć tych opli. A to dlatego, że wpadam w kłopoty finansowe. A trzeba mieć ciągłość właśnie taką sprzedażową. No i tu są też ople, które też są już zaklepane na odbiór osobisty. Mam nadzieję, że ten człowiek, który je zaklepał, jak najszybciej to odbierze. Wcześniejsze dwa ople już oczywiście są u nowego właściciela. Może pamiętacie z ostatnich filmów. Dobra, weźmy się może za opakowanie tych trzech samochodów. O matko, jak ja kocham rozrywanie tych blistrów. No jest star. Wojskowy star. Takiego jeszcze nie miałem. O, i maluszek jeszcze do kompletu. Tego malucha też nie miałem. W sensie nie, maluchy miałem, tylko sprzedawałem od razu. I tych maluchów nauki jazdy i pomocy drogowej, tych maluchów, to ja miałem tyle. Nie wiem, ja sprzedałem paręnaście tych maluchów miałem w sumie i dopiero teraz sobie zatrzymuję. Przesprzedawałem w cenie 35 zł i zawsze szybko schodziły te samochody. No i to są właśnie moje nowości w kolekcji. Teraz czekam na paczkę z Mercedesami. No i oczywiście nakręcę też o tym film. Także mam nadzieję, że wam się podoba. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, trzymajcie się, do następnego filmu, pa!